Witam Was serdecznie. Na wstępie chciałem pogratulować wczorajszym zawodnikom, którzy brali udział w wojnie klanowej, taki trening, sparring, można powiedzieć. I gratuluję Hosari za wygraną. Moi z tego co czytałem w czasie się troszeczkę spodziewali innych deków, ale nieważne, dobrze, bijcie ich, oni mają się trenować, mają iść na wyższe poziomy, trzeba grać z najlepszymi, więc gratuluję, moim wstydu nie przynieśli, grali ładnie, podobało mi się, choć spodziewali się innych deków u Was Hosaria, ale gratuluję. Trzeba będzie coś takiego robić częściej, takie sparingi, ewentualnie w głowie, no jak zwykle świta pomysł ligi takiej klanowej, ale to na to trzeba mieć czas, więc to trzeba obgadać z większą, szerszą grupą youtuberów, osób, które by mogły po prostu się tym zajmować, bo jedna osoba, dwie osoby temu nie podołają. Ale fajnie coś takiego oglądać, nasze to już jest druga wojna klanowa, jedną już nie pamiętam naprawdę. Chłopaki musieliby mi napisać pod spodem w komentarzach, z kim była pierwsza wojna klanowa. To było w formie turnieju, zaproponowana przez inny klan. I też jak mi tylko chłopaki przypomną, napiszą, to oczywiście osobiście sam pogratuluję na którymś filmiku jeszcze tej klanowi za to. To był nasz taki sparring drugi z Husarią. Jak się mierzyć, to mierzyć się z najlepszymi. Więc fajnie to wyszło, gratuluję. I zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Może będzie więcej takich właśnie sparingów klanowych. Dopóki Supercell czegoś nie wymyśli, nie zrobią walk klanowych albo coś takiego, to my będziemy musieli na własną rękę sobie takie coś robić. Ale fajnie to wyszło, naprawdę podobało mi się. Właśnie oglądałem Uchestera, zapis live'u. Mnie nie było, spałem. Po raz pierwszy od dłuższego czasu spałem dosyć długo. Poszedłem spać koło godziny 18, wstałem o 8 rano. Po raz pierwszy od kilku lat się wyspałem, mogę powiedzieć. No dobra, tak wiem, mam skrzynki, nie otworzę ich teraz, czekam na polowanie, w piątek będzie polowanie, więc musicie cierpliwie czekać do piątku. Tak, będzie z synem, bo o to prosicie, mam nadzieję, że będzie chciał tym razem otworzyć. Ale mam dzisiaj w sklepie ofertę, legendarną skrzynię i ją sobie otworzę i oczywiście na tym koncie nie mam Electro Wizarda, poluję na Electro Wizarda, przydałoby mi się. Chociaż nie potrzebuję go jakoś mocno, ale fajnie by było go mieć do kolekcji, więc trzymajcie kciuki. Chcę Electro Wizarda. A jeżeli nie Electro Wizarda, to zaraz zobaczymy, jakie by mi się przydały. Minera, to tutaj muszę dosyć sporawo zebrać. Loga też jeszcze trochę. Princessa bym mogła wpaść, żeby było 3 na 4. Ice Wizarda na razie nie używam, ale pewnie on może wpaść. Drwal jakby wpadł, to by był trzeci level, chociaż nie używam tej karty. O, Inferno Dragon też by mogło wpaść, by było już na drugi level. Greviarda wczoraj trafiłem z darmówki, widzieliście, miałem w sklepie też Greviarda wczoraj. Sparki jak wpadnie, to też będzie trzeci level. Sparki to mógłby wpaść, bo spodziewam się najbliższy balans, który będzie update chyba 13 stycznia. I spodziewam się balansu koło 13 stycznia i prawdopodobnie chodzą pogłoski, że Sparki dostanie buffa. Jakiego jeszcze nie wiem, są różne pogłoski, ale spodziewamy się buffa dla Sparkiego, więc zobaczymy. Co tu jeszcze mam? Lawa na drugim poziomie. No zobaczymy, co wpadnie. Liczę na tego Electro Wizarda, jak wpadnie coś innego, nie będę płakał. Wiem, że dużo osób jeszcze z Was nie ma legendy, no życzę Wam tych legend, naprawdę życzę. Nikomu nie skąpię, chętnie bym nawet oddał parę legend, no ale no nie można. Dobra, więc otwieramy. Trzymajcie kciuki, Electro Wizard na wypadek. I Sparki! Czyli Sparki. Ostatnio często Sparki. Chyba Patryk ostatnio w komentarzu się pisał, wróżbito PWP, napisz co mi wypadnie Sparki. Wypadł Sparki. Więc Sparkiego mogę już robić na level 3. Ja nawet zobaczę, ile kosztuje level 3. Mamy Sparkiego. Zobaczmy, ile wpadnie. Właśnie ostatnio pogrywam Sparkim i próbuję znaleźć deck pod niego. Jakiś dobry w miarę na arenie legendarnej. No niższe areny też Wam niebawem pokażę, bo będę właśnie odcinek o Sparkim nagrywał. Tylko czekam na tego buffa. Czy będzie buff na przyszłym balansie? Jeżeli będzie, to będą właśnie, mam odcinek już mniej więcej przygotowany w głowie odnośnie Sparkiego. No i zrobię go sobie na trzeci level. Zobaczymy. Niech będzie na trzeci level. Damage trochę większy, punkty życia większe, no tu już ma ładne sieknięcie 1500.
na obszar. No więc ładnie. Dobra, tyle chciałem po prostu pogratulować Husarii. Bardzo fajnie się to oglądało. Piszcie w komentarzach, czy takie wojny klanowe, takie sparingi klanowe wam się podobają. A my w czwórkę pomyślimy w Kurgony, Gokudo i Chester, czy coś takiego częściej robić. Może jeszcze dorzucimy paru youtuberów, żeby po prostu było większe grono do robienia czegoś takiego. Pozdrowienia, pozdrawiam was.